Jak przystało na śpiewająco zorganizowaną imprezę, finał legionowskich senioraliów przybrał muzyczny charakter. To już zresztą tradycja. Cieszy fakt, że z roku na rok wokalne potyczki seniorów są coraz lepiej i liczniej obsadzone. Specjalnie żeśmy zaplanowali to tak, żeby potyczki były zakończeniem senioraliów, takim muzycznym spotkaniem wszystkich tych, którzy mają taką duszę wesołą, którzy lubią śpiew, tańce i tak dalej. Co oznacza, że przez ratuszową scenę przewinęło się w ostatni piątek października ćwierć tysiąca wykonawców. Oprócz tych z powiatu legionowskiego wystąpili artyści m.in. z Jadowa, Czosnowa, Kobyłki, Pomiechówka i Lesznowoli. Jedni skłaniali publiczność do śmiechu, drudzy do podziwu, jeszcze inni do zadumy. Właściwie za każdym razem czyniąc to stylowo i ze smakiem. Nie zawsze zresztą na swojską nutę. Jesteśmy zaskoczeni poziomem wykonawców. Artyści są coraz lepiej przygotowani, piękne stroje, ten wizerunek sceniczny jest bardzo ciekawy. Jak zatem widać, dbałość o strojenie i stroje idą podczas wokalnych potyczek seniorów w parze, a w przyszłości może być tylko lepiej. Uczymy się cały czas, bo wczoraj na przykład byłem w Nasielsku, mieliśmy tam spotkanie z seniorami i ludzie z Nowego Miasta mówią, słuchajcie, my byśmy chętnie przyjechali, ale nie wiedzieliśmy. Czyli tutaj żeśmy podjęli decyzję, że na następny rok informujemy wszystkie ośrodki kultury na całym Mazowszu i zapraszamy na występy. Obracajmy na Mazowszu. W skrócie plan organizatorów senioraliów jest następujący. Jeszcze mocniej postawić na jakość propozycji oraz aktywizację mieszkańców po 60. Te senioralia po raz kolejny pokazały, że one są potrzebne. Że potrzebne jest to Amazonkom, które dwa dni temu szły przez miasto Legionowo, a później się spotkały w swoim gronie. Że potrzebne to jest władzom samorządowym, bo mówimy o sprawach i problemach, które widzimy, które chcielibyśmy załatwić, które zapisali w swojej strategii. I są potrzebne po to, żeby seniorzy wyszli z domu. Gdzie jak gdzie, ale w Legionowie robią to coraz chętniej i pokazują, że nawet w trzecim wieku można się pierwszorzędnie bawić.